Dobra, okej, okay, witamy się. Znaczy tak, 6 sekund na intro, pamiętaj, nie? Ale nie miej ADHD, w sensie w tym czasie. Hej, witam was. W kolejnym odcinku z Sky Factory 4 razem ze mną jest Skarkan, przyjada się. Siema. Piąty odcinek, nie, szósty odcinek, przepraszam bardzo, szósty odcinek. W dzisiejszym odcinku zrobiłem sobie troszeczkę przebudowę tego co tutaj robiliśmy, ponieważ to był taki prymitywny system i w sumie ostatecznie zdecydowaliśmy się, że... Ej, czekaj, bo ja coś zauważyłem. Hej, czekaj, no. Stój, bo ty masz mało HP, pomogę ci. I zdecydowaliśmy, że go troszeczkę przemianujemy. Znaleźliśmy taki bardzo fajny blog, który się nazywa Packager, Packager. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, mam po prostu nadzieję, że tak robię. Zrobię sobie to pod A, pierwszy przedmiot, który będę miał pod A. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, dzwoneczkiem, to ważne. Więc tak, z tego co mi się wydaje, mamy tutaj niezapełnione do połowy skrzynki, więc jeżeli rozkopię lewą skrzynkę, to nie powinno nic wypaść. Tak, tak to zadziałało. Mam nadzieję, że zadziała to przy każdej skrzynce. Ej, idź sobie. Idź sobie, ja wykopuję. No dobra, ja sobie idę. No to idź sobie. To nara. Idę się kupić. I teraz mamy o połowę mniej roboty, ponieważ te skrzynki możemy po prostu zabrać i je przynieść gdzieś. I potem je sobie odstawić z powrotem, kiedy system już będzie taki w pełni gotowy. Packager zaraz wam pokażę, jak działa. Packager działa dosyć podobnie do mechanika craftera, ale jest to troszeczkę uproszczony sposób. I wybraliśmy go, ponieważ jesteśmy chyba w stanie go zrobić, z tego co pamiętam, prawda? Czy nie? Tak, chyba już jeszcze w stanie go zrobić. Więc zabierę jeszcze te dwie skrzynki i zacznie sobie robić takie systemiki powoli. Nie, tamtych nie zabieraj, bo to będzie. Już nie zabieraj nic, postaje to tak. Chcę, żeby ładnie wyglądało. I teraz tak, Packager. No właśnie, dwa craftingi, dwa piece i po prostu light blue dye, czyli bone meal i chyba lapis będzie potrzebny do połączenia tego. Więc musimy znaleźć sobie tę skrzynkę z lapisem, która jest chyba tu. Albo tu. Albo ją zabrałeś i odstawiłeś nie wiadomo teraz gdzie. Dobra, tutaj jest, okej. Okay. No to weźmy troszeczkę sobie akornów, bo będzie nam tych packagerów, no nie wiem, z 15 potrzebnych? Ile w sumie potrzebnych ich nam będzie? Zróbmy ich na razie co już 15, bo to myślę, że jest chyba trochę więcej niż my w ogóle potrzebujemy, więc te sobie zróbmy po prostu. To znaczy, że będziemy potrzebować 60 lapisu. Nie, 30 lapisu, ja to już mam, tylko bone meal będzie troszkę większy problem. Do stworzenia niebieskich, jasnych barwników będzie nam potrzebny też bone meal, którego musimy sobie zrobić, no bo mamy go naprawdę mało, więc sobie można tutaj rozrosnąć. No kurde, mam w sumie tutaj aż dwa dirty, a wziąłem jedną sadzonkę, więc mogę sobie dwie wziąć, ale zaraz już będę miał, no właśnie, pięć już mam. To ja mnie tylko bone meal interesuje, chociaż w sumie zrobienie z akornów i z żywicy chyba możemy zrobić aż jeden blok na jakby te części, więc w sumie czemu nie? Warto byłoby zrobić. W sumie mogę chyba już zrobić. Tak, mogę zrobić dwa bloki, więc trzy nawet mogę zrobić bloki. To będzie nawet pięć mogę zrobić bloków. Okej. Okay. Bo to chyba mi ze skrzyni jeszcze zabrało tam kilka akornów. Dobra, to resztę w każdym razie. Dobra, mam. Dobra, 52 bone meala. To mam tak 36, a potrzebuję 30, dobra. Czyli light blue barwnik już mamy. I teraz jeszcze 30 pieców i craftingów. Ale zobaczcie, mamy tutaj naprawdę dużo już cobblestone'a, więc nie będzie z tym problemu. Tylko potrzebujemy tutaj o 16 mniej. Kurde, co tu się wydarzyło? No, nie wiem. Dobra, w każdym razie tak. 8, 16, 24. Co ty tam robisz? Coś słyszę, ale nie wiem, co ty tam robisz. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i mamy 30 tych pieców. Cobblestone odłożę sobie tu z powrotem. I 30 crafting table. W sumie do tego potrzebujemy też tylko 30 drewna. Mamy dużo drewna, więc to też problem nie będzie. A mniej więcej? Nie, no bo craftingów dokładnie tyle samo co piecy, więc już możemy sobie to zrobić. 15 packagerów. Tak. I teraz tak, potrzebujemy,
Kurde, w sumie nie pomyśleliśmy, bo potrzebujemy też kable. Kable potrzebujemy i kabli nie zrobiliśmy. Kable. Zrobimy myślę, że te item extraction cable, które są z cyclika, no ale do nich jednak potrzebujemy. A nie, przepraszam bardzo, dobra, to nieważne wszystko co mówiłem, bo chciałem powiedzieć, że potrzebujemy cegieł dosyć dużo, a to potrzebujemy do tych zwykłych kabli, a do ekstraktorów jest potrzebne po prostu trochę żelaza i dropery, więc tutaj żelazo mamy nie po prostu potrzebne. Ale ile tego żelaza? Trochę tego żelaza będzie nam jednak potrzebne. Mianowicie około... Sprawdźmy jak chcemy to zaplanować. Więc tak, najpierw mamy tak, hopping bonsai pod prosto do packagera. Packager potrzebuje energii. Magma generator. No tak, ale kurde, nie przemyśleliśmy tego. Ja nie wiedziałem, że potrzebuje energii. Uuu, to wiesz co, może mechanical... Poczekaj. Crafter. Wpiszę sobie crafter i może jest jakiś crafter. Ender crafter? No niezbyt. Auto crafter. O Jezu, ale do tego potrzeba skomplikowańszych rzeczy. I nether quartz, no to jednak odpada. Kurde, ale to słabo. A to jednak będziemy potrzebowali, no musimy tak zrobić. Musimy tak zrobić, więc jakąś formę energii trzeba zrobić. Generator. Jakiś generator bym sobie wziął. Simple Soul Generator, to mnie ciekawi, co można tu wrzucić? Okej, okay, to jest po prostu na potwory generator, to w porządku. A jest lewy generator, czy nie? Jaki? Na lewy, żeby... Jest, ale myślę, że do tego nam wystarczy Combustion Generator, czyli taki, który będzie potrzebował jakiegoś węgla, czy czegoś takiego. Zresztą sobie sprawdzę. No, jeden na 138 stron, więc nie będę wszystkiego sprawdzać, ale jak widać, są tutaj bloki na przykład charcoala, bloki supremium coala, okej. Okay. I na przykład plastik albo drewno, więc na pewno rzeczy, które są po prostu palne w piecu tutaj chyba będą nam potrzebne. Więc zrobimy sobie też takich, myślę, że z 15, żeby na każdy był do zasilenia. Prawda? Czy to nie będzie tak dobrze działać? Ja myślę, że może jeszcze zróbmy jakieś kable takie zwykłe, czyli cable taki do energii przesyłania, ale to może raczej wire. Może zróbmy jeszcze energy, może to mi coś pomoże. Z mechanizmu są te rurki do przenoszenia energii, nie? Jak one się tam nazywały, pamiętasz może? Które? Z mechanizmu, poczekaj, zaraz sprawdzę, czekaj. Mapa mechanizm. To też, że tak piszesz i będą... Ja wiem, ale czekaj. Pressure jest tube, okej. Okay. Okej. Pipe. Thermodynamic conductor. Pressurized tube. No ale nie ma na energię. Poczekaj, coś źle chyba dojrzałem. Tube, konduktor. Ej, bez kitu nie ma. Co jest? Naprawdę? Ale nie wiem, dziwnie mega. Kable. No to teraz taka niezła zagwozdka, bo jeżeli potrzebuję energii, to nie będzie to takie proste. A co trzeba zrobić, żeby na generator? W sensie na combustion generator nie jest jakaś potrzebna duża rzecz, ale żeby to jakoś łatwo zrobić, to będziemy potrzebować jakichś kabli, nie? A to nie będzie aż takie łatwe, nie? To nie mam właśnie takich kabli zbyt dobrych. Ewentualnie no możemy też test cyclika, no ale potrzeba do tego trochę cegieł. Chce ci się robić cegły? Nie. Możesz się robić cegły, jak chcesz. Ajajaj. Więc tak, będziemy chcieli tak, packager. Znaczy tak, mamy bonsai hopping pota prosto do packagera. Tutaj piasek będzie symbolizował na przykład będzie symbolizować jakiś właśnie kabel do przenoszenia. Skrzynka, w której będą się ewentualnie Jeszcze inaczej. Tutaj będzie skrzynka. Hopping bonsai pot do skrzynki, ze skrzynki wyciągane do packagera i z packagera do skrzynki, w której będziemy już gromadzić surowce takie, o,
Więc potrzebujemy 30 jeszcze takich kabli, jeżeli chcemy mieć 15 packagerów. O, to w porządku, myślę. 30 takich kabli, ekstraktor będzie do załatwienia. To jest 120 nuggetów żelaznych, 60 sztabek i 30 droperów, czyli trochę cobblestone'a i 30 redstone'a. Z żelazem może być troszkę większy problem, ale zaraz zobaczymy, ile mamy żelaza. Kurde, może ja zrobię tak, że... Co to jest? Dirt. A, to słabo, myślę, że to żelazo. To gdzie jest żelazo? A, nie wiem. Tu jest żelazo. Tu będzie żelazo. Ta, żywicy praktycznie nie mamy. Kurde, słabo. A co, mogę coś z liści zrobić żelazy? Cokolwiek ciekawego, przydatnego? No, grass block, ale to nie o to mi chodziło. Crushing tab. No, no. To trudno w takim razie. Będzie trzeba troszeczkę rozrosnąć żelaza, więc ja myślę, że... No, ja myślę, że to poza odcinkiem. W sensie, że teraz musimy to zrobić poza odcinkiem. Więc tak. Zrobiliśmy trochę rzeczy. Między właśnie tutaj nagraniem. Całkiem sporo tych rzeczy zrobiliśmy rzeczywiście. Trochę długo nam to zajęło. Ale nie jesteśmy pewni, czy wystarczy nam surowców. Zróbmy na początku te kable energetyczne, które są nam i tak niezbędne. I jeszcze na dodatek zróbmy te dropery. Te dropery nam są potrzebne. Wykonaliśmy ten achievement ze skrzynką pełną cobblestone, jak widać tutaj. O, konkretnie, sorki, że tego nie widzieliście, ale no po prostu zapomniałem o tym. I tyle po prostu. Więc za to przepraszam akurat. Teraz tak, do tego dropera. Dobra, mam 21 droperów teraz. Dobra, chwila. Teraz mam 30. O, no to mam 30 droperów, akurat idealnie. Więc tak, robimy jeszcze na dodatek 30 płytek. Okej, płytki też już mamy gotowe. No to teraz 30 droperów, 30 płytek. I nuggetów też musi być po 30. Zróbmy 32, żeby było łatwiej. No i mamy te item extraction cable. No i teraz musimy przygotować te stanowiska. Tak szczerze mówiąc, to my i tak robimy je parzyście, więc od razu mogliśmy sobie pomyśleć o tym, że musimy je zrobić 16, prawda? Nie pomyśleliśmy o tym. Co nie? No szkoda. Ale myślę, że to nie problem. Dobra, zrobię jeszcze to dodatkowe. Zrobię jeszcze dodatkowy kabel. Wavefed pressure plate. Tak, to dokładnie to. Jeden dropper, już chyba powinien być w stanie to zrobić. Tak, aha, no to ja potrzebuję jeszcze jeden, bo po 2 na 1. Dobra, ale tutaj mam troszkę żelaza, więc to fajnie, spokojnie. Dobra, jeszcze raz to muszę zrobić. Jeden dropper, jeden plate, jeden kabel. No i teraz tak, rozbudujmy tą platformę sobie troszeczkę, żeby mieć z niej, no żeby była po prostu troszeczkę dłuższa, żeby móc więcej rzeczy zrobić. Ty zrób w międzyczasie pochodnie, żeby je tutaj rozświetlić, nie? Bo będziemy mieli tutaj ciemniej troszeczkę, a nie chcę, żeby się jeszcze tutaj potwory rozpiły. Jeszcze. Póki jesteśmy w stanie przeżyć bez tego, to myślę, że będziemy mogli przeżyć bez tego. A jak już będziemy tego potrzebowali, to po prostu zrobimy sobie mop. Co się stało z moimi deskami? Dziwne. Zrobiłem trochę dużo patyków. Ale zawsze się przydadzą, nie ma problemu. Ile? No, ale to my i tak wykorzystamy więcej niż to w ciągu serii, więc nie zrobiłeś za dużo jakby. Można by tak powiedzieć. Więc tak, zaczynając odtąd z powrotem, bo my chyba będziemy musieli teraz już robić je w taki sposób, żeby... Ale ty miałeś postawić te pochodnie tutaj. Dobra, już postawię. Będziemy chyba je musieli trzymać przy sobie, skrzynka przy sobie, czyli że tak, będziemy mieli dwa... nie da się. O kurczę, a da się tą redstone'ową? A nie wiem, czy mi się chce robić, szczerze mówiąc. Nie, no w sumie nie musimy. Nie, co ja mówię? Co ja gadam za głupoty? Nie musimy ich... O, dobra, tego nie rozwalam. To przenoszę. To gdzieś zabieramy sobie stąd. Niech to sobie stoi tu na przykład. I jeszcze to jedno. Ło, nie. Dobra, tutaj. To tutaj na przykład postawię. Niech one sobie tutaj będą takie jak były, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i jeszcze o 2 musimy to wydłużyć, żeby się zgadzało nam tutaj wszystko.
No, to nie ma problemu. Ona spokojnie da radę z Po tym drugiej wszystkim. stronie to samo? Co? Po drugiej stronie to Ja samo mam drzwi? skrzynki. Jak chcesz, to mogę ci dać. Tak Ja samo, mam. oczywiście. No, to dobra, to tak samo musi być, no. I teraz tak. Nad tym, po jednym, będziemy musieli postawić. No raczej po tej stronie jak już. Ale nie tak daleko. Jedna musi być przerwy kratka. Jedna kratka przerwy tutaj, a nie dwie. Bo będziemy musieli efektywnie wykorzystać nasze kable. Zobacz, że. No tak, dobrze, że tutaj musi być ta skrzynka jakby. O. No, można i tak. Na pewno też jest to efektywna metoda. I teraz sobie zrobimy o tak, mianowicie. Żeby na każdym z bloków była po prostu deska, żebyśmy mogli o coś postawić te packagery po prostu. Które mamy tutaj. A właśnie, ja packagerów też mam 15, to jeszcze jeden packager będzie trzeba zrobić. Zrobisz jeden packager? Okej, co tam potrzeba? Light blue barwniki 4, dwa piecyki i dwa craftingi. I teraz będziemy potrzebować chyba kolejną deskę. Tak, kolejną deskę jako placeholder. Kurde, deski mi się skończyły. Dobra, to logami będę to robić. Dobra. I tutaj Mamy też jako bone meal. placeholder. Dla skrzynki. Chyba nie będziemy mieli bone meala. Chyba będziesz musiał zrobić troszeczkę. O, dobra. Daj mi od razu. O, mamy. Dwie skrzynki będę potrzebował. Dodaj tutaj, masz. Ale ty musisz mi je tutaj do góry postawić. Musisz mi je rzucić do góry. Poczekaj, ja zaraz podejdę do ciebie. Dobra. To będzie dosyć wysoka, skomplikowana struktura, no ale Masz. będzie działać w każdym razie. Wow, udało ci się. Super. Dobra. No i teraz będziemy tutaj stawiali hopping bonsai poty, jeżeli już będziemy je mieli. Znaczy nie, no w sumie je mamy. To wiesz co? Ja zrobię to w taki sposób, że po środku będzie mostek i będzie można sobie przejść, a do tego będą schody zrobione. To będzie taka wersja dosyć robocza, można by tak powiedzieć. Kurde, szkoda, że ja nie wiem ile ma odcinek. Kurde, to szkoda. Załóżmy, że jeszcze z 4 minuty będziemy mogli sobie pogadać. W sensie pogadać, pograć raczej. I będzie koniec odcinka i będzie następny odcinek. Jeszcze rzeczy sobie zrobię właśnie pomiędzy odcinkami tam czy coś. Masz. Dobra, i patrz teraz. Trzeba. O, dziękuję bardzo akurat. Za to mega. Tutaj wsadzamy już od razu bonsai poty. Więc jak chcesz, to możesz zacząć już wsadzać. W sensie na te skrzynki na górę. Tutaj hop, hop, bonsai poty. Znaczy nie wiem, czy ty pamiętasz, jaka była jakby kolejność. To musi być tak. Oczywiście, że nie. No dobra, to ja się tym zajmę może. Chyba ja się tutaj nosi po prostu. A właśnie, dobra. Okej, to będziemy musieli z tych skrzyń poprzenosić. Ale tak, clay petrified, czyli tutaj kamień. Aha, no, no dobra, zawsze możesz. Iron, no dobra, silver, no dzięki. Robisz bałagan. Dzięki. Dobra, dobrze jest, możesz tak robić dalej. Bałagan Czyli tak, dobry. clay, bone tu będzie, gravel, sand, iron, lapis. Iron lapis będzie. Tutaj będzie silver gold. Czyli silver też sobie zabiorę. Silver, co tutaj jest? Coal jeszcze. O kurde, dobra, to tutaj będzie coal. Tutaj będzie silver gold, tu będzie redstone lapis w takim razie. Raczej trzymam to? Chyba to trzymam. Raczej lapis redstone. Sand, no to tutaj będzie. Tak? Tak, tutaj, bo tu jest clay. Gravel. To miał być clay bone sapling. Gdzie masz bone saplinga? Nie mamy bone saplinga, okej, okay, dobra. No to w każdym razie tak będą się prezentować póki co te nasze tutaj miejscówki. I teraz musimy od nich wszystkich właśnie te deski odrąbać. Czy też tutaj logi, jak widać. I tutaj będziemy musieli te kable powstawiać od razu. A to tutaj mogę od razu też przy okazji rozwalać. Ej, wydaje mi się, że ta diamentowa jak siekiera jakoś naprawdę mega wolności na te deski. W sensie, ja wiem, że ona ścina na pewno jest standardowo, ale i tak to jest mega wolne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może jestem uzależniony już troszeczkę za bardzo od MC Eternala czy coś takiego.
No, w każdym razie nieważny. Dobra, teraz te kable, co je trzeba tutaj powysadzać. Co, ostrzej śmiesz? Bo te, zawisłem na bloku, co nie spadłem akurat. Okej. Zrobiłem się, to było ile. Aha, okej. Ale żyje. No, to dobrze. Ciebie. Dobra, teraz mamy postawione już wszystkie te kable i już będzie bezpośrednio, jeżeli oczywiście ustawimy tutaj wszystkie, dla wszystkich 16 i doprowadzimy do wszystkich 16 energię, to będą one działać i już nam przeprowadzać te wszystkie rzeczy, a póki co wszystko jest tutaj przechowywane, znaczy w tych tutaj hopping bonsai pod sand. Dlaczego one jeszcze nam tutaj nic nie podawały, czy one są tutaj energia. Za wcześnie po prostu, ale nie, chodzi mi o to, że z tych sadzonek jeszcze nic nie powypadało. Aha, jeju, bo są w tym, no właśnie, w packagerze są, no właśnie, dobra, zapomniałem. Czyli tak, z tych skrzynek jeszcze będziemy musieli zrobić mechanizm odśmiecania, czyli będą jeszcze potrzebne dodatkowe 16 kabli, za pomocą których, ale to oczywiście poza odcinkiem zrobimy, za pomocą których będziemy odsysać już z tych skrzynek liście, sadzonki, patyki, drewno i jeszcze ewentualnie, tak jak na przykład w przypadku bone'a, tak mi się wydaje, poczekaj, bone sapling, na przykład bone meal'a, ponieważ nie będziemy chcieli mieć go w naszym packagerze, a no taką jakby utratę będziemy w stanie przyjąć, tak, bone meal też wypada, nie? I jeszcze dla przepisów, które nie wymagają rezina też usuwać, nie? To na pewno będziemy chcieli. To oczywiście zmniejszy efektywność, no to wiadomo, nie? Ale jakby to nie zależy od tego, nie jest to proporcjonalne ani nic, tylko będziemy po prostu usuwać rzecz, która jest nam niepotrzebna. No i ewentualnie potem będziemy jeszcze opróżniać to w miarę potrzeby, kiedy będzie się zatykać, bo będzie się na pewno zatykać. Mogę jeszcze postawić te kable, myślę, tutaj od razu i będziemy się kończyć cały odcinek, czyli tak musi być konkretnie zrobiony. To chyba mi 16 kabli akurat wystarczy, ponieważ to powinno działać, znaczy powinno mi wyjść z wyliczeń tak jak... No właśnie, tutaj wyjdzie jeden kabel, zrobimy tutaj jakiś ekstraktor z 5 jakichś tutaj generatorów i będzie wszystko działać, co jest super fajnie. Ale to na następny odcinek oczywiście. Póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i cóż, widzimy się na Sky Factory, widzimy się... Pojutrze o 18, ale jutro oczywiście jest też Enigmatika. W każdym razie zapraszam na obydwie serie i żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie, cześć! Dobra.